Siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy dalej serię dodatków zanętowych. Zwróćcie uwagę, jaka tutaj jest magiczna substancja. Jest to suszona krew. Bardzo fajny dodatek i każdy powinien mieć taką paczkę suszonej krwi ze sobą. Generalnie sprawdza się w zimniejszych porach roku, takich jak wiosna czy jesień, dlatego że 90% zawartości tego towaru to jest czyste białko. Zwróćcie uwagę, tutaj właśnie mamy tą mączkę z krwi. Swoją strukturą i barwą nie przypomina niczego innego. Jest naprawdę bardzo ciemna i swoim przede wszystkim zapachem. No i 90% białka, to jest niesamowite i ryby tego pożądają. W takich właśnie zimniejszych porach roku bardzo fajnie się to sprawdza, ale sprawdza się też przy łowieniu powierzchniowym, zanętach smużących, nawet przy łowieniu uklei. Tylko musimy pamiętać, że możemy to stosować na łowiskach, przede wszystkim tam, gdzie możemy stosować przynęty mięsne. Są takie łowiska, ja mam takie łowisko właśnie, gdzie nie można stosować przynęt zwierzęcych, z racji występowania ryb szlachetnych, jak pstrągi czy trocie, i tam już nie mógłbym sobie pozwolić na taki dodatek. Nie wolno nawet tam łowić na zwykłe pinki czy białe robaki, po prostu na przynęty mięsne. Ale wszędzie indziej można na to łowić. Tylko musimy na to zwrócić uwagę. Karpiarze oczywiście wykorzystują ten składnik do budowy swoich kulek proteinowych, do peletów. Bardzo fajnie się to sprawdza przy łowieniu leszczy. Leszcze bardzo fajnie w to wchodzą, także jest robiony z tego pelet węgorzowy. Naprawdę mnóstwo zastosowań. My sobie dzisiaj to dodamy do zanęty. Zobaczymy, jak zmieni naszą zanętę i zrobimy dla porównania dwie kulki. Zrobimy jedną kulę z suszoną krwią, a drugą zanętę zwykłą. Wrzucimy do akwarium i zobaczymy, co się wydarzy, jak nam to przede wszystkim przyciemni naszą zanętę, ale jak wpłynie na naszą pracę. Naprawdę bardzo dużo zastosowań i polecany właśnie w zimnej wodzie, żeby skusić rybki do brania. No przede wszystkim właśnie na swój walor ten białkowy, że to jest same białko i ryby naprawdę mają dużą sytość po prostu z tego towaru. Bardzo fajnie się to sprawdza. Ja na przykład miałem jeszcze kiedyś taką sytuację, że na wiosnę, gdy nęciłem grochem, klenie i jazie, to groch moczyłem w soli i później dodawałem cukru, czyli w soli i w cukrze był gotowany ten groch i karmiąc sobie miejscówkę, później łowiłem bolenie na ten groch. To było niesamowite. Bolenie brały na groch, normalnie zapięte w pysk, tak pożądały soli mineralnych właśnie wczesną wiosną i podobnie z tym dodatkiem. Właśnie ryby na początku roku bardzo, bardzo potrzebują soli mineralnych, białka i będą w taki towar szybciej i lepiej wchodzić i dłużej utrzymywać się w łowisku. Stąd bardzo fajnie właśnie się to sprawdza w zimnych porach roku. Dobra, dodajemy sobie to teraz do zanęty i zobaczymy, jak wpływa na mieszankę. Pojemniczki do zanęty już gotowe i wsypujemy zanętę. Wsypiemy jasną, więc będzie fajnie widać różnicę, co ta mączka nam zrobi. Wydaje mi się, że mamy porówno. I teraz bardzo ważna rzecz przy dodawaniu mączek. Nieważne, czy to jest mączka z krwi, mączka tuńczykowa i tak dalej, czy nawet mączka kukurydziana. Wszystko, co jest drobne, zmielone i będzie dodane do naszej zanęty, powoduje, że ona bardziej wiąże. Po prostu te przestrzenie między frakcjami się wypełniają i to powoduje, że zanęta bardziej wiąże i trzeba bardzo z tym uważać. Stąd producent zaleca tylko 10% dodawania do mieszanki. Zwróćcie uwagę, bardzo mało. Oczywiście tutaj nie będziemy tego mierzyć, ważyć, tylko bawić się w aptekę. Tylko musimy pamiętać o proporcji, że wszystko, co jest tak miałkie i sypkie, bardzo drobno zmielone, to łatwo to przemoczyć i to powoduje, bo te mniejsze frakcje po prostu szybciej wchłaniają wodę, robi się z tego plastelina i łatwo taką zanętę przemoczyć. Więc musimy bardzo uważać, żeby to nie spowodowało sklejenia naszej zanęty, bo zanęta, która jest sklejona na beton, ona zawsze bardzo słabo działa. No ryby się po prostu nie chcą z tym męczyć. Bardzo rzadko kiedy zdarza się, że taka zanęta, która jest zalega na dnie jak plastelina, co powoduje, że te rybki przychodzą. To musi zawsze być jakaś praca. Musi coś tam się odrywać i tak dalej. Nawet gdy łowimy duże ryby, gdzie się ta zanęta ścieli po dnie, nie chcemy, żeby windowała, zawsze lepiej, żeby tam jakaś praca się zadziała, niż była sklejona to na plastelinę. Plastelina bardzo rzadko działa, tylko wtedy, gdy jest bardzo dużo ryb, ryby są głodne, dobrze żerują i rozbijają kule. To tylko wtedy, ale to jest bardzo rzadko.
Widzimy na pierwszy rzut oka, że krew nam przyciemniła zanętę. Tutaj jest zanęta, do której nie dodaliśmy niczego. Tutaj jest ciemna. Oczywiście jak dodamy wody i wymieszamy, to jeszcze bardziej to będzie ciemne i na pewno ta kula bardziej zwiąże. Dobra, ja teraz sobie to namoczę. Wrzucamy to do akwarium i sprawdzimy działanie naszego towaru. Tutaj mamy zanętę z dodatkiem suszonej krwi, czyli mączki z krwią, a tutaj jest czysta zanęta. Robimy kulę, wrzucamy do akwarium i patrzymy, co z naszymi testami. A tak nam się prezentuje mieszanka po domoczeniu, jedna i druga. Tutaj mamy czystą zanętę, a tutaj mieszankę z krwią. Zwróćcie uwagę, jakie to się zrobiło czarne. To jest kolejny fajny czynnik, który pomoże nam dopasować się do łowiska, gdybyśmy chcieli na przykład przyciemnić zanętę, ale oczywiście z tym efektem białkowym, że ryby będą pożądały tej większej ilości białka, żebyśmy ich za szybko nie nasycili. W takiej ciepłej porze roku, gdy ryby super żerują, one mogą się szybko nasycić, więc nie bez powodu producent to zaleca w zimne pory roku. Wystarczyło dodać krew i zwróćcie uwagę na nasze kule. Zrobimy zbliżenie, jak te kuleczki fajnie wyglądają. Po prawej stronie mamy czystą zanętę, czysta z paczki, a tutaj dodaliśmy krwi. I oczywiście tego nie widać, ale ja to po prostu czułem w rękach. Tutaj widzieliście, mało tej krwi było, a ta kula już zupełnie inaczej była, wiązała. Bardzo łatwo się tą kulę lepiło. Po prostu ta drobna frakcja tej mączki wypełniła wszystkie przestrzenie. Bardzo łatwo się robiło z tego kulę. Dlatego trzeba uważać właśnie, żeby nie przemoczyć i nie zabetonować takiej kuli. Dobra, teraz wrzucimy sobie tę kulę do wody, do akwarium i zobaczymy, co się dzieje. Pierwsza kuleczka wędruje z krwią i czysta zanęta. I wrzucamy czystą zanętę. Fajny teścik, naprawdę. Uwielbiam coś takiego. Piękna sprawa. Widzimy to, co powiedziałem. Widzimy z prawej strony zanęta, która nie ma krwi, czyli nie jest tak bardzo związana i praca jest zdecydowanie szybsza. W kuli było więcej pogrążone powietrza i po prostu szybciej ta kula puszcza. Widać też, że szybciej się tworzy taki kopczyk. Większa jest tam praca. Tutaj mamy bardziej zgaszone i to będzie właśnie dedykowane na większe ryby. I tam, gdzie chcemy, żeby ta zanęta po prostu dłużej zalegała. Gdybyśmy chcieli zrobić z tej krwi, i bardzo fajnie się to sprawdza, taki obłok, to musimy przemoczyć po prostu tą zanętę. Musimy zrobić taką zanętę jak zanętę uklejową. Wtedy ona będzie nam fajnie mega smużyła. A teraz widzimy, że w takiej postaci 10%, no mniej więcej oczywiście, to ona bardziej zalega. Bardzo fajnie się to sprawdza, a zanęta zwykła z paczuszki pięknie już nam dywanuje. Widzimy, jak szybko można zmienić pracę zanęty, dodając właśnie mączki. I to zależy, to dotyczy się każdej mączki. Gdybyśmy tutaj nawet dodali mączkę kukurydzianą, naturalną, mega drobna frakcja, ona tak samo szybciej zabetonuje nam tą kulę. Widzimy, tu się tworzy kopczyk, ale no o połowę wolniej niż tutaj. Ta sama ilość wody praktycznie, ale ten czynnik wiążący widoczny jest gołym okiem. Piękny teścik, fajnie zabarwiło i warto spróbować, gdy woda jest chłodniejsza, gdy ryby potrzebują więcej białka. I często jest tak, że przy takim łowieniu na spław możemy zacząć łowić z jakiegoś powodu drapieżniki, przykładowo okonie. Można w to nie wierzyć, ale mój sąsiad miał kiedyś taką sytuację, że łowił na feeder i nic się totalnie nie działo. I gdzieś tam w samochodzie znalazł atraktor krabowy i on mu wypadło korek i prawie cały mu się wlał do zanęty i to po prostu była taka plastelina krabowa, bardzo mocny, intensywny zapach, ale co ciekawe, zaczęły mu normalnie na białe robaki w tym wszystkim atraktorze, zaczęły brać sandacze. Małe sandacze oczywiście je tam wypuszczał, po chwili musiał przestać łowić, bo brał sandacze. Nieprawdopodobna zmiana łowiska, tak się nic nie działo, a tutaj ten efekt krabowy tak zadziałał na sandacze. No to było coś nieprawdopodobnego. Ileś naście sztuk złowił. To naprawdę zapachy działają, ale zapachy mają to do siebie, silne zapachy, a takim zapachem jest suszona krew, że działają na krótki okres czasu. Że zbyt ta intensywność najczęściej po jakimś czasie wypłoszy te ryby, albo będą bardziej ostrożne, albo szybko się nasycą. Dokładnie nie wiadomo, jaki jest powód, ale
Często jest tak, że zawodnicy na zawodach mają coś takiego, że gdy już się nic nie dzieje, to 15 minut przed końcem idzie się wabank. Dodaje się dużo zapachu, dużo atraktoru albo na przykład dużo rybaków, ale najczęściej dużo zapachu i ten zapach powoduje, że doławia się, ryby wchodzą w to z ciekawości, na chwilę dosłownie, doławia się 2-3 duże ryby i... No ale to już mówię, idzie się wabank dopiero na ostatnie 10-15 minut zawodów. Widzimy, Zanęta bez krwi stworzyła piękny kopczyk, Zanęta z krwią dalej stoi, więc wiemy, jak już ją stosować. W tym filmie to by było na tyle. Jak się robi z tego jeszcze taką chmurę, to po prostu trzeba przemoczyć tą Zanętę, jakby ktoś chciał dodawać do zanęt uklejowych. Zanęta do uklej musi po prostu wrzucać się takie błoto, takie, które się trzyma w palcach i wtedy jest to smuży. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Zasubskrybujcie kanał i oczywiście zostawcie komentarz, co ma być w kolejnych filmach. Siemanko, cześć!